Dobra, gościu, pojedź. Jak to było, jak to było? B kwadrat 1.4 AC? O, jeszcze pies, tak. Ludzie, naprawdę. Człowiek chce zrobić film na YouTube. Ciekawy, to mu będą łazić, nie? Cześć. Dziś opowiem Wam o jednym z 7 współczesnych cudów świata według American Society of Civil Engineering. Jednym z 2 w Europie. Mianowicie o planie Delta. I ci, którzy myślą, jak to było, B kwadrat 1.4 AC? Nie, nie o tym. Będę Wam opowiadał o systemie tam, śluz i zapór przeciwpowodziowych w Niderlandach. Jest to największy system ochrony przeciwpowodziowej na świecie. A dlaczego Delta? Dlatego, że zbudowano go głównie w delcie, w holenderskiej delcie, czyli ujściu rzek Ren, Moza i Skalda. Pierwsze plany kompleksowej ochrony obszarów delty skonkretyzowały się już mniej więcej w 1942. Celem było skrócenie linii brzegowej pomiędzy wyspami południowej Holandii i Zelandii z mniej więcej 700 km do około 80 km. Można by ironicznie powiedzieć, że kroplą, która przepełniła kielich i spowodowała, że prace nad planem Delta ruszyły, była powódź w 1953 roku, konkretnie w nocy z 31 stycznia na 1 grudnia, w której zginęło według oficjalnych doniesień 1836 osób, a woda morska wdarła się nawet w 75 km w głąb lądu. Tak, jak wiemy, Holandia na dużych obszarach leży poniżej poziomu morza, są to depresje. I woda wdzierająca się tak głęboko nie powinna być tutaj jakimś wielkim zdziwieniem. Niemniej jednak ochrona przeciwpowodziowa tak czy inaczej była wcześniej na dużym, wysokim poziomie. No więc co spowodowało, że powódź właśnie w 1953 była tak straszna? Tak straszna w skutkach. Właściwie 4 czynniki spowodowały, że ta powódź była tak ogromna. Po pierwsze, kryzys lat 30. i II wojna światowa odpowiadają za słaby stan umocnień przeciwpowodziowych. No, krótko mówiąc, oszczędzano. Oszczędzano i to sporo, co odbiło się na gorszym stanie wał i tam przeciwpowodziowych. Po drugie, przez roztopy w Alpach i deszcze w Niemczech i w Ardenach poziom wody w Renie i w Mozie był wyjątkowo wysoki, jak na ten czas w roku. Po trzecie, akurat na przełomie stycznia i lutego na Morzu Północnym miał miejsce sztorm i wiał wiatr północno-zachodni o sile 11 stopni w skali Beforta. Jeżeli się zastanawiacie, jaka siła to jest wiatru, to 10 stopni w skali Beforta, o których śpiewał Klęczon i zespół Trzy Korony, 10 stopni w skali Beforta to jest tak silny wiatr, który wyrywa drzewa z korzeniami i narusza konstrukcję budynków. Natomiast przy sile wiatru 11 stopni w skali Beforta konstrukcje budynków są już dawno naruszone. Jakby tego było wszystkiego nie dość, to czwarta przyczyna. O 4 w nocy 1 lutego miał miejsce przypływ syzygijny. Tak, nauczyłem się kilku nowych słów specjalnie na ten film. Żeby wytłumaczyć przypływ syzygijny, posłużę się rekwizytami znalezionymi na plaży. Oczywiście w dzisiejszych czasach można by poprosić sztuczną inteligencję o wygenerowanie jakiegoś pięknego filmu, ale moim zdaniem tym, co znalazłem, będzie śmieszniej. Wcześniej upewniłem się, że ten kamyk, który będzie symbolizował Ziemię, nie jest przypadkiem jakąś pozostałością po czworonogu spacerującym na plaży. Załóżmy, że te kwiatki to Słońce. Tak jak wspomniałem, ten kamyk to będzie Ziemia, a ta muszelka to będzie Księżyc. Skala i odległości w żadnym stopniu nie są zachowane. Ziemia krąży wokół Słońca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, natomiast Księżyc krąży wokół Ziemi w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Tak czasami mam wrażenie, że to wskazówki zegara kręcą się w niewłaściwą stronę. W momencie, gdy Ziemia się obraca, Księżyc przyciąga wodę w oceanach i w osi Księżyca będzie przypływ, natomiast prostopadle do miejsca, gdzie znajduje się Księżyc, będzie odpływ. Natomiast Słońce też ma swój wpływ, mniejszy niż Księżyc, ale ma.
na przyciąganie się mas wody, oceanów na Ziemi. I w tej sytuacji Słońce trochę będzie przyciągać te masy wody, jak również Księżyc. Teraz, gdy Słońce i Księżyc leżą na osiach prostopadłych do siebie, mamy sytuację przypływu kwadraturowego, bądź przypływu kwadrowego. Można to zaobserwować, kiedy Księżyc jest w pierwszej bądź trzeciej kwadrze. Wtedy amplituda pływów, czyli poziom wody pomiędzy przypływem i odpływem, będzie trochę mniejsza niż w sytuacji, gdy mamy przypływ syzygijny, czyli Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się w jednej linii. Zarówno w tej pozycji, jak i w tej pozycji amplituda pomiędzy przypływem a odpływem będzie dużo większa niż podczas przypływu kwadraturowego. Jako ciekawostkę tutaj podam, mój prompter się tutaj pojawia. Jako ciekawostkę podam tutaj, że pływy na morzach są powodowane głównie przez wodę w oceanach, ze względu na ogromną objętość tej wody. I w wielu morzach, właśnie mających duże połączenie z oceanami, pływy występują. Natomiast morza znane z tego, że nie mają pływów, to Morze Śródziemne, połączone z oceanami przez Gibraltar, Morze Bałtyckie, połączone z oceanami przez Cieśniny Duńskie i morze na Karaibach, osłonięte atolami wysp od wielkich oceanów. Te morza nie mają pływów. Tam pływów nie zaobserwujemy. W ramach planu Delta wybudowano według niektórych 13, według niektórych trochę więcej głównych konstrukcji. I żebym pokazał Wam wszystkie, to musiałbym zjechać pół Holandii. A w zasadzie, żeby cokolwiek w Holandii zobaczyć, to trzeba zjechać pół Holandii. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę rozmiary tego kraju, to nie jest takie trudne. Niemniej jednak w tym filmie skupię się na najważniejszych, albo inaczej, na konstrukcjach stanowiących pierwszą linię ochrony przeciwpowodziowej. Ale wróćmy do samego planu Delta. 21 lutego 1953 roku Jakob Alechra, ówczesny minister infrastruktury i gospodarki wodnej, Verkehr en Waterstaat, powołał Komisję Delta. Do 1955 roku komisja ta określiła najpilniejsze zadania, między innymi podwyższenie wałów przeciwpowodziowych do poziomu 5 metrów nad poziomem morza, zamknięcie estuariów rzek i limanów. Limany to są takie, powiem tak, wiecie co to są fiordy? No, to liman to jest fiord, tylko że nie w górach, a tak na nizinach. Po prostu wąska zatoka, ujście rzeki. Zamknięcie estuariów rzek i limanów oraz określono ramy czasowe, 25 lat i budżet 2 miliony guldenów. W 1955 roku ustawę zaprezentowano w Izbie Niższej, Tweede Kamer, a dwa lata później ustawa została przyjęta przez Izbę Niższą, za kolejne pół roku zaakceptowała ją Izba Wyższa, Erste Kamer, a dzień później, 8 maja 1958 roku, podpisała ją królowa Juliana. Jeszcze w trakcie prac ustawodawczych wybudowano zaporę przeciwpowodziową na Hollandse IJssel. Zasadą działania podobna jest do zapory w Borgharen, którą pokazałem na moim innym filmie. W tej chwili jestem na wyspie Hure Overflakke i przejechałem Haringvlietdam. Tu za mną widzicie właśnie całą zaporę, tamę, śluzy. Haringvliet to jedno z ujść Renu i Mozy. Jak popatrzycie na mapę, to zobaczycie, że Ren i Moza się ze sobą mieszają, rozdzielają, mają mnóstwo odnóg i jedną z tych odnóg jest właśnie Haringvliet. Nie można było tego tak po prostu zamknąć, zasypać tamą, no bo jakby ta woda uchodziła do morza. Dlatego zdecydowano się na wybudowanie zestawu zapór, a częściowo tamy. Budowę rozpoczęto w 1958, a zakończono w 1970. Na czas budowy tereny, tutaj gdzie miała stanąć zapora, osuszono, tworząc polder. Zapora ze względu na dosyć miękki grunt powstała na palach i wbito łącznie około 22 300 pali. W 1966, gdy zapory były już gotowe, polder zalano i usypano tamę. W 2016 Haringvlietdam zyskał status pomnika narodowego jako ikona
kulturalno-historyczna niderlandzkiej walki z wodą. Jeżeli popatrzycie dokładnie, tam za mną, zapora blokuje dokładnie dostęp do morza. Natomiast, jak popatrzycie tu, w tą stronę, tam mniej więcej jest śluza. Śluza dla statków, żeby mogły przepływać z Renu na otwarty akwen Morza Północnego. Może nie jestem w jakimś malowniczym miejscu, ale przynajmniej tutaj nie wieje. Schowałem się od wiatru specjalnie do tego kawałka filmu. A jestem na Brouwers Dam, która łączy wyspy Hure Overflakke i Schoue Duiveland. Sama Brouwers Dam zamyka liman Brouwerhavense Hat i tworzy Grevelinge Meer. W 1958 rozpoczęto, a w 1965 zakończono usypywanie tamy Grevelinge Dam, tamę podziałową. Miała ona pomóc w budowie Brouwers Dam, dlatego że prędkość wody podczas pływów była zbyt duża i była niejako poligonem doświadczalnym między innymi dla zapór Haringvliet i Oosterschelde, czyli na tamie na wschodniej Skaldzie. Budowę tamy o długości 6 km rozpoczęto w 1962. Głębokość wody sięgała tutaj nawet 30 metrów i zastosowano zamknięcie kesonowe. Po prostu takie puste bloki betonowe zatapiano w wodzie. Nie no, pustego nie mogli zatopić. Bloki betonowe transportowali w miejsce, gdzie miały one zamykać ujście do morza i zatapiano je, zasypując piaskiem. Materiał usypywano z wybudowanej w tym celu kolejki linowej pomiędzy końcami lądu, gdzie tama miała je połączyć. Budowę Brouwers Dam zakończono w 1971 roku, a dzięki tej tamie pozyskano około 3000 hektarów terenów w tamtą stronę. Po prostu już nie zalewało ich, poziom wody się nie zmieniał, dzięki czemu mogli troszkę to osuszyć i pozyskali tereny. Natomiast ja jestem w tej chwili dokładnie w mniej więcej połowie tej tamy, na takiej ławicy usypanej, Middenplatz się to nazywa. Jest tutaj jakieś centrum informacyjne, turystyczne, jak również kilka kempingów i ośrodków wypoczynkowych. Bardzo luksusowych swoją drogą. Ponieważ Brouwers Dam nie ma żadnych śluz, żadnych otworów, żeby umożliwić wymianę wody, a od drugiej strony z kolei ten liman też jest zamknięty tamą, w 2018 roku postanowiono podnieść jakość wody w Grevelinger Meer poprzez umieszczenie zamykanych przepustów umożliwiających wymianę wody z morzem, gdzie w morzu była woda natleniona. Natomiast od 2006 roku corocznie, no z wyjątkiem wiadomego ostatniego okresu, na samej tamie organizowany jest latem koncert, festiwal Concert at Sea. Rozrywka bardziej typu Schadenfreude, jak to mówią w niektórych krajach. Materiał na ten film zbierałem przez łącznie 3 dni i na parę wypraw udało mi się namówić najpopularniejszego kolarza na Liège, Bastogne-Liège. Podczas jednej z wycieczek, kiedy już wracaliśmy i jechaliśmy z wiatrem i już liczyliśmy, ile minut nam zostało do dojechania na kemping, stała się rzecz straszna, mianowicie złapaliśmy gumę w jednym kole, na szczęście tylko na dole. No i trzeba było to naprawić. Nie pamiętałem, czy w tej dętce miałem wlany uszczelniacz, czyli mleko, no więc ściągnąłem dętkę tylko po to, żeby się dowiedzieć, że faktycznie był tam uszczelniacz i po lekkim napompowaniu nieszczelność natychmiast się uszczelniła. Niestety przy zakładaniu dętki z powrotem na koło musiałem jemu szkodzić, dlatego że dalsze pompowanie nic nie dawało. No więc ściągnęliśmy dętkę z koła jeszcze raz i naprawiłem ją tym razem łatką, taką zieloną, i muszę powiedzieć, że no, czytanie instrukcji przynosi niezmiernie pozytywne rezultaty, dlatego że była to moja pierwsza udana naprawa dętki właśnie taką samą przylepną łatką. Jeżeli z Brouwers Dam pojedziemy dalej na południe, to będziemy jechać przez wyspę Schoue Duiveland. I muszę przyznać, że trasa rowerowa tu na wyspie wzdłuż wybrzeża zaskoczyła mnie niezmiernie pozytywnie. Zresztą zobaczcie sami. Natomiast od południa, a właściwie dalej w kierunku południa z Schoue Duiveland, docieramy do
najsłynniejszej budowli wybudowanej w ramach planu Delta, mianowicie Oosterschelde Kering. Jest to 9-kilometrowa zapora przeciwpowodziowa łącząca Schouwen Duiveland właśnie i Noord-Beveland, a zamykająca rzekę, chociaż właściwie liman Oosterschelde. W średniowieczu Skalda rozwidlała się na Skaldę Zachodnią, obecnie Skalda, i Skaldę Wschodnią, czyli Oosterschelde. Z czasem odnoga wschodnia przy rozwidleniu coraz bardziej się zawężała przez napływ osadów rzecznych. W 1867 roku usypano Kreekedam i zamknięto to rozwidlenie. Tym samym Oosterschelde stało się zatoką morską. Budowę zapory rozpoczęto w 1969 roku. Właściwie zaanonsowano budowę, gdyż z początkiem lat 70. rozpoczęły się protesty rybaków, hodowców skorupiaków, żeglarzy morskich oraz organizacji środowiskowych. Główne obawy tychże stron to była przede wszystkim utrata pracy i brak dostępu do portów Feire i Zeerikzee, a także powstanie dużego obszaru ze stojącą wodą. W 1976 roku wznowiono budowę, natomiast cała konstrukcja zapory to częściowo stała tama, a częściowo ruchome zapory pomiędzy filarami betonowymi. Tutaj ciekawostka. Filary, które stanowią właśnie tak charakterystyczny punkt Oosterschelde Kering, budowano w suchych dokach sztucznej wyspy Neeltje Jans. A nazwa tej wyspy, w zasadzie to była ławica bądź mielizna, na której usypano tą wyspę, nazwa pochodzi od łodzi Nehalenia, która to została nazwana na cześć celtyckiej bądź germańskiej, tutaj historycy nie są do końca zgodni, celtyckiej bądź germańskiej bogini żeglarzy. Tu za mną widzicie jeden z basenów, które podczas budowy Oosterschelde Kering było suchym dokiem i w nim właśnie odlewano właściwie z betonu te słupy. Jeden zostawiono na pamiątkę, żeby widać było, jakie one miały kształt mniej więcej. Natomiast z perspektywy czasu można powiedzieć, że protesty tych rybaków, żeglarzy, hodowców i środowisk ekologicznych miały sens, dlatego że obecnie w tych basenach hoduje się przede wszystkim małże, z których ten region słynie. Porty w Feire i Zeerikzee są nadal prężnie działające, natomiast we wiadomościach kilka dni temu podawano, że w zatoce Oosterschelde pojawiły się morświny. Taki gatunek delfina, który nie przepada za brudną wodą, także o jakości wody też coś to mówi. Wracając do Oosterschelde Kering. Budowę zakończono w 1986, a królowa Beatrix symbolicznie zakończyła wykonanie planu Delta słowami, między innymi, Zelandia jest już bezpieczna. Tutaj, w tych okolicach, w 1997 królowa Beatrix po raz drugi ogłosiła zakończenie planu Delta, gdy oddano do użytku zaporę przeciwpowodziową Maasland Kering. Dlaczego drugi raz, skoro już w 1986 na wschodniej Skaldzie królowa ogłosiła zakończenie planu Delta? Otóż w pierwotnych założeniach zarówno Skalda Zachodnia, jak i Nieuwe Waterweg miały pozostać niezablokowane po to, aby porty odpowiednio w Antwerpii i w Rotterdamie były dostępne. Na Skaldzie Południowej sytuacja podobna jak na Mozie w Limburgii. Rzeka wyznacza granicę pomiędzy Belgią a Niderlandami. A tak jak mi to powiedział pan w Muzeum Żeglugi Śródlądowej na Mozie w Maasbracht o sytuacji finansowej Belgii, wtedy Belgia nie miała nawet zgniłego centa, dzisiaj zresztą też nie ma, koniec cytatu, dlatego na Skaldzie wzmocniono wały. Pierwotnie na Nieuwe Waterweg też planowano podwyższenie wałów wobec rosnącego poziomu mórz, jednak stwierdzono, że samo podwyższenie wałów nie do końca rozwiąże problem zagrożenia powodziowego w gęsto zaludnionym regionie Holandii Południowej, jak również długość tego wybrzeża jest przeogromna i taniej będzie wybudować po prostu ruchomą zaporę, a właściwie dwa skrzydła, które cały ten kanał będą zamykać. Podobnie tutaj po drugiej stronie
znajduje się Hartel Kanal, kanał na Hartel. Tam bardziej w głąb lądu wybudowano zaporę w tym samym celu ochrony gęsto zaludnionych terenów Holandii Południowej. I te dwie konstrukcje, zarówno Maasland Kering, jak i Hartel Kering, budowano równolegle w latach od 1991 do 1997. W założeniu obydwie konstrukcje miały mieć jak najmniejszy wpływ na żeglugę. System Maasland Kering jest sterowany w pełni automatycznie. Opracowano specjalny komputer, który dokonuje obliczeń i przewiduje poziom wody podczas przypływów bądź sztormów. I automatyczne zamknięcie następuje przy oczekiwanym poziomie wody 3 metry w Rotterdamie bądź 2,9 metra w Dordrecht. Teraz dlaczego oczekiwany, to o tym może za chwilę. Same skrzydła opierają się na przegubach kulowych. I teraz Amerykanie mówią, u nas w Ameryce jest wszystko największe, a Holendrzy po cichutku zrobili największy na świecie przegub kulowy, gdzie sama kula ma średnicę 10 metrów. I dociekliwi już pytają, gdzie jest drugi największy przegub kulowy na świecie. No jeżeli jeden jest tutaj, to drugi, właściwie ex aequo pierwszy, będzie tutaj. A gdzie jest trzeci, to już do znalezienia we własnym zakresie. Teraz, samo zamykanie tych wrót od pozycji w pełni otwartej do w pełni zamkniętej trwa raptem 6,5 minuty. Niemniej jednak te skrzydła to jest konstrukcja pływająca i one w obecnej chwili spoczywają w suchych dokach. Zalanie tych doków, żeby można było wysunąć te skrzydła, trwa około pół godziny, natomiast w momencie, kiedy te wrota już są praktycznie zamknięte, zatapianie ich trwa 2 godziny. Dlaczego tak długo? No cóż, to zatapianie musi być kontrolowane, dlatego że w momencie, kiedy wrota już są bardzo zamknięte, pomiędzy nimi nadal płynie woda i ten przepływ wody jest niezwykle silny, niezmiernie silny i dlatego kontrolowane zatapianie, żeby one zatopiły się równo i faktycznie zamknęły cały kanał Nieuwe Waterweg, trwa tak długo. Teraz, co roku we wrześniu ma miejsce zamknięcie testowe. Można przyjść, pooglądać, zobaczyć. Czy te wrota kiedykolwiek zostały zamknięte automatycznie? Tak. I teraz uwaga. 8 listopada 2007 roku i 3 stycznia 2018 roku przy sztormie zamknęło się automatycznie. Z tym, że poziom, przy którym komputer dawał sygnał do zamknięcia wrót, obniżono do 2,6 metra, dlatego że wcześniej, no trochę dziwne, nigdy się nie zamknęły, no ale wcześniej poziom nigdy nie osiągnął tych 3 metrów i chciano sprawdzić, czy faktycznie te wrota będą się zamykać automatycznie. Natomiast 21 grudnia 2003 roku nastąpiło pierwsze w pełni automatyczne zamknięcie przy poziomie 3 metry. Na koniec parę słów podsumowania. Chciałbym zakończyć jakąś anegdotką, ale szczerze mówiąc nie znalazłem nic śmiesznego o całym planie Delta. Cóż no, wybudowali, działa. Po co drążyć temat? Można ten plan Delta przedstawić jako przykład dla rządzących, jakie wały robić z korzyścią dla społeczeństwa. Pozostają tu jeszcze dwie kwestie do rozważenia. Pierwsza to, czy budowa tych wszystkich tam zapór, śluz miała sens, no bo w styczniu i lutym 1953 powódź w zasadzie tysiąclecia, czy kiedykolwiek poziom wody był chociaż podobny. Tak jak wspomniałem wcześniej, Maasland Kering zamykał się w m.in. 2006. Natomiast to, co udało mi się znaleźć podczas mojego krótkiego przeszukiwania materiałów prasowych, bodajże w 2006 roku poziom wody tutaj w Zelandii był raptem o pół metra niższy niż podczas powodzi w 1953. Także jakby nie patrzeć, miało to sens, dlatego że wtedy przy tym wysokim stanie wody w Zelandii nie stwierdzono żadnych strat materialnych ani uszkodzeń w ludności. Natomiast druga kwestia, skąd Holendrzy wzięli na to pieniądze? No oczywiście ciężką pracą i uczciwością.
W dużym stopniu tak, ale nie zapominajmy o ich dość korzystnym położeniu geopolitycznym. No, oni korzystali z planu Marshalla, jak również ogromnej dozie szczęścia. Dlatego, że w 59 roku, w 1959 odkryto pole gazowe w Groningen, największe lądowe pole gazowe w Europie. Eksploatację tego pola rozpoczęto w 63, natomiast na 76 rok przypada szczyt wydobycia. Swoją drogą aspekty polityczne i finansowe wydobycia tego gazu w Groningen przyczyniły się do powstania terminu choroba holenderska, ale to już temat na osobny film. Bardzo dziękuję za oglądanie i liczę na Waszą pomoc w kwestii subskrypcji i polubień, dlatego że sam wobec algorytmu YouTube'a jestem bezbronny.